Powiedzmy, że mamy koło o promieniu X. No, czyli promień jest X w jakichś tam jednostkach. Mamy to koło. I powiedzmy, że mamy drugie koło, którego promień jest dwa razy większy, czyli 2X. No, powiedzmy, że to jest koło. Troszeczkę ono jest chyba krzywe, no ale to nie jest może tak bardzo ważne. No i teraz chciałbym, żebyśmy się zastanowili, jak zmieniła się długość tego okręgu, czy też długość obwodu tego koła i jego pole, jeżeli promień zmieniliśmy z x na 2x, czyli promień zmieniliśmy dwukrotnie. No i zanim to zrobimy, zróbmy podobne zadanie dla kwadratu, więc tu mamy kwadrat o boku a i o boku 2a. No i teraz, jaki jest obwód kwadratu tego pierwszego? Obwód. No, obwód kwadratu to trzeba dodać cztery boki. Każdy bok ma a, czyli razem jest 4a. A pole? No, pole kwadratu to jest a razy a, czyli a do kwadratu. Czyli pole tego kwadratu jest a kwadrat, obwód jest 4a. No teraz zwiększyliśmy bok dwukrotnie, czyli tu jest 2a i tu też jest 2a. Co się stało z obwodem? Obwód. No, obwód jest 4 razy, i teraz bok nie jest a, tylko 2a, czyli 4 razy 2a, czyli razem to jest 8a. A co się stało z polem? No, pole jest bok do kwadratu, czyli 2a do kwadratu, czyli 2a razy 2a, czyli 2 razy 2 to jest 4, czyli 4a kwadrat. Czyli widzimy, że zwiększając bok dwukrotnie, obwód się zwiększył dwukrotnie, natomiast pole kwadratu zwiększyło się czterokrotnie. No? Czyli dwukrotna zmiana boku powoduje wzrost pola cztery razy. No i zobaczmy teraz, jak to jest w przypadku okręgu. No, obwód, długość okręgu, czy też obwód koła, no to wiemy, że jest taki wzór 2pi razy promień, czyli no, pi jest, prawda, to jest liczba niewymierna, pi jest przybliżenie, prawda, to jest nieskończone rozwinięcie dziesiętne z grubsza 3,14 i tutaj jest coś dalej. No i obwód koła to jest 2pi razy promień, czyli 2πx, a pole koła to jest to samo pi razy promień do kwadratu, czyli pi razy x kwadrat. No a teraz weźmy ten drugi nasz okrąg, który ma dwa razy większy promień, czyli jego obwód to jest 2pi razy promień, ale teraz promień jest 2x, czyli 2pi razy 2x, czyli 4x, 4πx. No a pole? Pole to jest pi, no ale teraz promień razy promień do kwadratu, ale promień jest 2x, czyli 2x do kwadratu, no czyli podobnie jak tutaj to jest 2x razy 2x, czyli 4πx kwadrat. I znowu, zwiększając promień dwa razy, obwód koła zwiększył się dwukrotnie, natomiast zwiększając promień dwa razy, pole koła zwiększyło się czterokrotnie. No, czyli pole, podobnie czy w przypadku kwadratu, czy w przypadku koła, zwiększenie rozmiarów dwukrotne powoduje czterokrotny wzrost pola. No i podobnie moglibyśmy zrobić z prostokątem, prawda? Jeżeli powiększymy dwukrotnie boki prostokąta, to jego pole wzrośnie czterokrotnie. No i taka to jest ogólna zasada, że pole, no właśnie, że pole jest jakby kwadratowe w wymiarze. Zwiększając wymiary dwukrotnie, pole zwiększamy czterokrotnie, zwiększając wymiary trzykrotnie, pole zwiększamy dziewięciokrotnie i tak dalej.